Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie rozpoczął 98. rok akademicki. W wydarzeniu uczestniczył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który gratulował uczelni tak pięknego wieku. Chcę z całego serca pogratulować, korzystając z tej okazji, wspaniałego rozwoju uczelni na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Rozwoju spektakularnego, który jest tym bardziej widoczny, jeżeli pełni się służbę publiczną poza Krakowem i przyjeżdża się do Krakowa w związku z tym tylko od czasu do czasu. Uroczystą inaugurację poprzedziła msza święta w sanktuarium świętego Józefa, obrońcy miasta Krakowa. Następnie władze uczelni i studenci oraz zaproszeni goście spotkali się w hali sportowo-widowiskowej uczelni. Tam też składano okolicznościowe podziękowania, bo jak mówił marszałek Witold Kozłowski, jest za co dziękować. Trzeba doceniać trud i starania wielu osób, podkreślał marszałek. A czego dziś życzyć tak zacnej krakowskiej uczelni? Życzyć, aby zarówno te wszystkie cele, które sobie stawia Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, czyli te cele instytucjonalne udało się zrealizować, ale też, żeby każdy członek tej wielkiej wspólnoty uniwersyteckiej również zrealizował swoje osobiste cele. Jak człowiek ma takie poczucie, że udaje się realizować zamierzenia, cele, to zawsze dostaje takiej większej mocy do wymyślenia kolejnych ciekawych zadań do zrealizowania i później też je łatwiej zrealizować. Więc wszystkiego co najlepsze, wszelkiej pomyślności wszystkim życzę. Jak co roku podczas uroczystości odbyła się również immatrykulacja studentów, którzy dołączyli do grona żaków z indeksami Uniwersytetu Ekonomicznego. Prezydent Andrzej Duda wręczył także odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom uczelni. Przyznano złote krzyże zasługi oraz złote, srebrne i brązowe medale za długoletnią służbę.